Wyszwanczyk mamy taki tutaj, King. Jaśniaczki, ale nie wiem co ile kosztuje. To jest sroczka tutaj, tak? Ta żółta. I co to, jest wywrotny. Wywrotek. Pfeiffer inaczej u was mówią, tak? I co to jest, samiec? Samiczka? Żółta jest samica, czarny samiec. Samiec. I ten samczek ile kosztuje? Po 3 dychy. Po 3 dychy. Dzięki. Tak mniej więcej cena od dotu tutaj jest? 15 zł. 15 zł za sztuczkę, ale targ jest podobny, żeby targować. Można negocjować cenę z kolegami. Tutaj ten wyszwanczyk żółty, co to jest? Samica. I co ona kosztuje? 2,5 zł. Widymki? Widymki para. I kosztują? 2 dychy. Tu mamy tiplerki żółte, co one kosztują? 5 dychy. 5 dychy, ale wyszwance kolumniate, kosmato, babciate? Stówkę za parę. Stówkę, a ten żałobny porwowy, co to jest? 7 dych, samych. Dziękuję bardzo. Ja mają 4 tygodnie, kurduję w Polsce. Ta samica, czajka, mewy, obydwie samice. Witam wszystkich na kanale Lotowania Andrzeja. Jestem dzisiaj na targu w Zwoleniu przy ulicy Targowej 50. Targ w Zwoleniu jest pierwsza, trzecia niedziela miesiąca. Zobaczymy, co dzisiaj proponują hodowcy. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszam na film, startujemy. Te strasery to co one kosztują? To jest parka parzysta? Po 30 zł. Po 30 zł. Samiczki po 30 zł. Niech to też samiczka kosztuje? 3 dyszki. A ten co to? To jest czajka. I czajeczka? 3 dyszki. Ten widymek? 20 zł. I rosyjski tarczowy tutaj mamy. Samiczka? 3 dyszki. Samice. Zapraszamy tutaj do Zwolenia. Koledzy też są elastyczni w cenach. Ceny można zawsze targować. To jest, to jest Mulema. Mulema, taki młodziaczek. I proszę bardzo, to jest mulemansik. Ten żółty co on kosztuje? 2 dyszki. A ten pocztowy? 50 zł. Proszę bardzo. Z adresówką. Z adresówką kolega mówi 50 zł kosztuje. A ten nyweczek co? To jest młodziaczek. Taki. Młodziaczek, dyszkę. A ten z adresóweczką, ten pocztowy, to jest samczyk czy samiczka? Apel do hodowców, piszemy komentarza, w której minucie. Samczyk jest ten z adresóweczką. 50 zł zagraniczny, jakiej narodowości jest? Duńczyk chyba prawdopodobnie. Nie. Dobra, nie będzie pan. Nyweczki tutaj, po ile to za parę? Nie wiem. Nie wiadomo, tutaj krymeczki, nie ma właściciela. Mamy Rzeszowskiego, to jest samczyk? Co to jest? Samica. Ile ona kosztuje? 80 zł. To jest jaki rasy? Starpolski? Nie, to jest Rzeszowski. Rzeszowski to jest 80 zł. I tu ten czarny samczyk? 50 zł. A te szymerki tak po ile tutaj? Po 10 zł. Ten niemiecki wystawy to jest samczyk czy samica? Samica. Te biały, co ona kosztuje? 50 zł. Wyszwanczyki czarne? Też 50 zł za parę. A zakonniczki, przepraszam, się spytam jeszcze. Tu mamy widymki, widymki. A kolego, przepraszam, te zakonniczki, ile w tej jest parka parzysta? To są kolegi za... A, nie ma tutaj właściciela. Od tych zakonników, tych widymków. Tu jest mulemansik. Widymek, ale nie wiem co kosztuje. Czyli takie młodziaczki? 15 zł. A jakie rasy są? Roller pakistański, ja po raz pierwszy widzę. Roller pakistański mamy po 15 zł za sztukę. I te czarne też wszystko. Wszystkie to jest różnej barwy. Roller pakistański, proszę bardzo. One są chyba wysokolotne, tak mi się wydaje, tak? Wysoko chodzą i ładnie wywracają. Wysoko chodzą i wywracają. Proszę bardzo. Po 15 zł za sztuczkę. Zapraszamy do Zwolenia po takie gołębie. Ile takie brodaczaki? Stówkę. Ten Rzeszowski to jest samczyk czy samiczka? I kosztuje? Tutaj mamy ceny takie budapeszki, takie różne jasne, takie potyczkę, potijek. Po dyszku, zapraszamy do kolegi tutaj. Tu chyba to troszeczkę droższe, bo korniata są winerki, one kosztują trochę, nie? Ile te korniata winerki? 50 zł parka. I tu takie straserów parka, to ile kosztuje? 60 zł. I tak cena tutaj od do? Od 10 do 20 zł. Zapraszamy tutaj do Zwolenia Poloczki. Taka parka takich loczków to ile? 120 zł. A ten koroniate widymki, to jest koroniaty z żółtym, to jest parka parzysta, czy? Nie, para jest czerwonych. To jest żółty samczyk. A, czyli parę mamy czerwonych. Gdzie para czerwonych kosztuje ile?
A żółty? Co to jest ten żółty? Żółty samczyk. Żółty samczyk kosztuje? Indyszek. Indyszek. Też mamy takie widymki koroniaty, tak po ile tak mniej więcej? Tu też para po 120. Loczki 120. Proszę zobaczyć, jak się głębi prezentują. Jakie jest żółwieteńkie? Proszę bardzo. Zapraszam do kolegi, piszemy w komentarzach, w której minucie. Indyjskie. Tu mamy pawiki indyjskie, proszę bardzo, ktoś pawiku indyjski nie widział. O, tu jest taki ten siwy i tu jest parka tych pawików. Ile kosztują? 120. 120 i tutaj loczki mam, i tak? Loczki też jest para. Para. Kosztują? Też 120. Zapraszam tu do kolegi, dzięki bardzo. Tutaj te ciemne, tak po ile to ty za parę? To są 30. 30 zł, ale tutaj te winerki kosztują? 500 zł mamy takiej winerki. Proszę bardzo, to jest parka parzysta? Tak. Ktoś potrzebował takiej winerki. 500 zł parka. O, relacja. Już idzie na TikToka, widzisz? Tu mamy takie pawiki. I białe tutaj na czarnych ogonkach, i żółte, i siwe. I po ile te pawiki? Nie wiadomo, bo nie ma właściciela. Już tak, 70, ale... 70 zł chyba za sztukę, bo to są ładne i czerwone. Prawdopodobnie 70 zł za sztukę. Takie pawiki mamy. Ale ładne mają ogonki do góry, proszę bardzo. Dobry panowie, te potrzeby to do, tutaj cena. Przepraszam, przeszkadzam. Proszę bardzo, zakupiony, co to jest samczyk? Taki? Samiczka zakupiona, ile kosztowała tak mniej więcej? 890 zł. 890 zł, tak jest. Taka samiczka, ładna samiczka, ogonek ma wszystko. No ma ogonek. Żółte tutaj, co to jest? Samiczka. I kosztuje? 60 zł. Krymeczek? Nie. A krymeczek co to jest, kolego, przepraszam? Samica. Też kosztuje ile? 200 zł. 200 zł. Taki tutaj ten żołnierz, to co kosztuje? Wszystko po dwie dyszki, zapraszamy do zwolenia. Bardzo proszę. Te marmasiki po ile tutaj? 30. Po 30 zł. Tu mamy te boki tutaj, tak po ile? 70 żółte boki. Białe. Ale za parkę czy za sztukę? Tak, za parkę. A rysie? To rysie są samce. To rysie samczyki, tak? Te rysie ile kosztują? 50 i ten 70. Ten 70 zł ma inne ubarwienie. Tak, ten 70 zł tutaj co pokazuje ten pierwszy, a ten 50 zł. Tak. Mamy takie krymeczki. Takie widymki mamy, ale nie wiem ile, po ile za sztukę. Ten zamojski. I ten czarny też zamojski, tak? Tak. Te zamojskie jak po ile mniej więcej? No, 100 zł ten krótkodzioby. Ten złoty, bo dlatego, że jest na krótkim dziobie ten zamojski. A co ten zamojski jest krótkodzioby? Krótkodzioby są i lotne są. Aha, i samczyk czy samiczka? Samiczki. Samiczka. 100 zł. Tak. A te tutaj te wywrotki? To są maściuchy. Maściuchy. No? Tak, 100 zł para. I garbacz? Garbacz 60 zł. 60, dzięki. Ile? 50 zł. Samiczka 50 zł. Tak. Te krymeczki do tej parka jest czy nie? Tak. I co one kosztują? 100 zł. Winerek? 50. Tutaj takie ciemne to po ile mniej więcej? O, tam 30 zł. 30 zł. Bocianki? To 200 zł para. Winerki? No to 40. Bożański. Samczyk czy samiczka? Samica. 70 zł. I rysie tutaj mamy? Tak, para. Kosztuje po 7 dych. 7 dych. Dzień dobry. Te widymki tutaj, ile taka parka? 100 zł. Te widymki czerwone, parzyste. Ale dobre, nie. Te widymki? Parka parzysta. Kosztują? 100 zł. A te ciemne tutaj widzę i młodziaczy. I po ile? Po 20 zł. Po 20 zł. Ale mulemansy ma pan też tutaj. Parka to jest, tak, czy nie? Para parzysta. I kosztują one? 50 zł. A ten pocztowy? Samczyk szala. Szala, samczyk. Kosztuje? 30 zł. 30 zł. I te młodziaczki, to pocztowy po ile? 20 zł. Czyli po dyszku. Te młode z kartami, ze wszystkim pocztowy. King Broly z karate misz. Ile ten king kosztuje? Kolego, przepraszam, sorry. I ten king ile kosztuje? 40 zł. Samczyk, kawaler, tak? Samczyk, kawaler. 40 zł. Oglądajcie kanał Lotowania Andrzeja. Zobaczcie, co hodowcy proponują na targach w Jedynsku, Radomiu i Zwoleniu. Ja tam będę. Zostaw suba z dzwonkiem, aby ci nic nie ominęły. Tu mamy parkę staropolską. Parka chyba, tak? I staropolskie, proszę bardzo. Ile te staropolskie? 50 zł ceny wywoławczej. Te winerki tak od do. Te winerki po ile? Alo Budapeszcie. Alo Budapeszcie, takie. I pocztowe mamy, proszę bardzo, po ile tak mniej więcej?
Po dwie dyszki. A ten biały, co to jest ten biały? Samczyk czy samiczka? Cały biały to samczyk. Samczyki. Samczyki, same samczyki, tak? I po ile one są? Po dwie dychy 15. Po dwie dychy 15, tak jest poda, żeby przychodzić targować. Zwolnienie są z kolegami do zgonienia. Tej winiarki korniata ile? Cztery dyszki. Cztery dyszki? Parka. Proszę bardzo, cztery dyszki. I te Budapeszty? To samice. Samiczki, tak? Tak, ten. Sulty samic. I po ile one? Też tam po 15 zł. Po 15 zł. Takie do sprzedaży, takie proszę bardzo. Mamy dzisiaj zwolnienie koroniate, takie kosmaty, łapciaty, ładne. I takie widzę, skupki mają takie oprawione smolne. I po ile takie młodziaczki? 50 zł za sztukę. Parkę. Za 50 zł za parkę. Ja wiem. 50 zł za parkę to jest bardzo niska cena. Mamy pawiki, parka tych pawików. I co one kosztują? 50 zł. Tu mamy bocian warszawski, ten czarny, ten siwy. Samczyk? Tak. Kosztuje? I wyszłanczyk czerwony? Wyszłanczyk dwie dychy. Tam? Tu mamy pocztowe. I pocztowe to po ile za sztukę? Po 5 zł. Po 5 zł mamy. Tutaj to jest Andalus, czy to? Tak. Andalus? Samczyk czy samiczka? Samczyk. I kto on kosztuje? 30 zł. 30 zł. Wyszłanczyki czerwone? To samo. 30 zł parka? Tak. Proszę bardzo, jakie wyszłanczyki mam 30 zł parka. A ten wywrotek z konia pruski, ten żółty? No. Co? Tak samo 30 zł. Samczyk? No. Zamojski, to jest zamojski ten koń. Tak. To jest bocian zamojski inaczej, tak? Tak. Ile taki bocianek zamojski? Na dychę. Dycha, to tu wszystko po dyszku, tak? Tak. Po dyszku, nawet wiedeński widzę dyszkę, ale to biogon też dyszkę, ten ściągowy, tylko ten to drożej. Ten białogon. Dwie dyszki ten białogon. Zapraszamy do zwolnienia, koledzy są elastyczni w cenach, trzeba targować. Mówię, że koledzy są elastyczni w cenach, opuszczają, trzeba tylko targować. Targ jest po to, żeby targować. Ile się da? A takie rysie to ile kosztują? 9 dych, a te młode pocztowe po ile? Po 5. Po 5 zł pocztowe mamy i tu pawiki są fajne. Pawiki, ile parka taki pawik? Stówka. O tutaj kolega napisał karteczkę, proszę bardzo, co po ile, ale ceny też są takie wywoławcze, że trzeba targować na targu. Zawsze się tam na piwo puści. No. Ile taka parka staropolskich? 100 zł. 100 zł parka staropolskie. Karierek, co to karierek jest kolego? Ile taki kogut? 100 zł. To nie jest do sprzedania, jajka mam po tych kurach. Ale stoi po nich kurwa człowieku. Dziękuję wszystkim za polubienie kanału, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam, do zobaczenia, hejka. Tu staropolskie mamy i mamy karierki, ale tak nie wiem, co ile kosztuje. Mamy czubki saksońskie, ale nie ma kolegi. Nie wiem, po ile one są. No i co kupiłeś? Garłasz to jest? Garłasz pomorski, tak? Samczyk, kawaler? Kawaler. Zakupiony dzisiaj, to czyli zakup się udał, przyjazd się udał, tak? I co on kosztował tak mniej więcej? Stówkę. Stówka, żona nie będzie mówiła nic, zasłyszała, nie widzi twarzy, nie wiadomo kto. Zadowolona. Żeby przyjechał stówka, taki garłasz pomorski dzisiaj. Dzięki. Czarny. Chcemy, by był ładna pana. Z tym tak, to jest ta żółta z nim, ta.